To co, dinozaury? Czemu nie? Ale dałoby się to zrobić? Do niedawna wydawało się, że to kompletna fantazja, całkowicie niemożliwe. No w tej chwili wydaje się to niemożliwe bez tego słowa całkiem. To troszeczkę pojawiło się danych, że a nuż widelec kiedyś, może to się uda. Wojciech Mikołuszko, dziennikarz naukowy i autor książek przyrodniczych. No bo wskrzeszanie gatunków, które już dawno nie żyją, wzbudza no, ogromne fantazje. Znaczy, ja sobie próbuję wyobrazić, no dinozaury są daleko, ale powiedzmy mamuty na przykład. A w przypadku mamutów prawdopodobieństwo jest dużo większe. Mamy pełen zapis DNA mamuta, ale tutaj dochodzimy do takiego kłopotu, że nawet taki pełen zapis DNA mamuta, który daje nam możliwość odtworzenia już, jak to wyglądało. No bo to jest pełny przepis dotyczący budowy zwierzęcia. Tak, ale nawet on jest troszeczkę zniszczony. Nie wiadomo czasami, gdzie on jest zniszczony. Dlatego tak naprawdę najbardziej realną metodą jest wziąć te zapis kopalnego DNA, znaleźć zwierzę dziś żyjące, bardzo pokrewne. W przypadku mamutów nie ma kłopotu, bo to jest słoń indyjski, który jest bardzo blisko spokrewniony z wymarłymi mamutami. I tak zmodyfikować DNA słonia indyjskiego, żeby jak najbardziej przypominało DNA wymarłego mamuta. Mamy wzór tego wymarłego mamuta, mamy słonia indyjskiego, więc modyfikujemy wszystkie geny, a tam, gdzie nie ma pewności, zostawiamy takie u słonia indyjskiego. Także wydaje mi się, że odtworzenie mamuta zaczęło być w zasięgu. I to jest kwestia czasu tylko. Tak sądzę. No, zawsze przyszłość jest zagadkowa, ale wydaje się, że na ten moment jest to realne. Powiedz mi, czy to jest w ogóle dobry pomysł? No bo mówimy cały czas, dzieci uczymy tak w szkole, że przyroda to nie jest taka zwykła suma poszczególnych elementów, tu zwierzę, tu roślinka, tylko że to jest system, który się sam też stabilizuje. I nagle do tego systemu wprowadzamy gatunek, którego już od dawna nie ma. Czy to nie jest tak, że wprowadzając taki obcy element, tą całą równowagę, tą piramidę jakoś zburzymy? No, użyłeś obcy element. W przypadku mamuta to nie jest obcy element. No dzisiaj już jest. Ale właśnie to jest to, że brak mamuta mógł spowodować zaburzenia w przyrodzie. Być może przywracając mamuta przywrócimy też wygląd tundry, tych północnych terenów, ekosystemów, taki jak on był kiedyś. Więc być może ta tundra marzy o tym, żeby mamuty znowu po niej chodziły i deptały i tworzyły taki ekosystem, jaki był. Jakie jeszcze dzisiaj zwierzęta próbuje się wskrzeszać? Duże prace są prowadzone, by wskrzesić gołębia wędrownego. Jest to najliczniejszy gatunek, najprawdopodobniej dodajmy, najprawdopodobniej najliczniejszy gatunek ptaka na Ziemi w swoim czasie, jeszcze w XIX wieku. Były milionowe stada, które przelatywały nad północną Ameryką w czasie różnych migracji. I znowu Ameryka zobaczy te milionowe stada gołębi. Nie wiem, na ile tam ludzie się ucieszą, bo no więc właśnie ich jakby zaletą, a z punktu widzenia ludzi wadą, było to, że one dużo odchodów zrzucają. Co ekosystem wtedy inaczej wyglądał. No, to już odpowiedziałeś, czy Ameryka się ucieszy. Milionowe stada zrzucające odchody. Ale jakie piękne lasy wtedy będą. A przechodząc za drugą półkulę, dwa gatunki z rejonu Australii, Tasmanii. To jest wilk tasmański albo tylacine, czyli wilk workowaty, który wymarł już w czasach historycznych. Są zachowane jego płody w takim alkoholu, który niestety troszkę niszczy DNA, ale niemniej są. Oraz w latach 80. XX wieku wymarła taka żaba gęborodna, która swoje młode trzymała w pysku. No, bardzo sympatyczny gatunek, bardzo ciekawy powiedzmy. Też wymarł i też zachowały się jej geny, także jesteśmy w stanie to przywrócić, wiedzieć jak ona wyglądała. No, czy to się uda? No, no, akurat przeciwko odtworzeniu żaby gęborodnej myślę, że nie będzie dużo protestów. No zależy, czy to będą dziesiątki milionów żab, które będą teraz skakały przez miasta w Australii. No ale chyba nie ulega wątpliwości, że zamiast wydawać na pewno bardzo duże pieniądze na to, żeby wskrzesić, upieram się przy tym słowie, jakieś gatunki lepiej dbać o te, które już są. Jedno nie przeczy drugiemu.